Oczywiście to, że się spotykamy i dyskutujemy, dowodzi tego, że są ogromne potrzeby i deficyty. I te deficyty widzimy o wiele ostrzej, będąc poza Polską, niż nasi rodacy mieszkający w kraju. To są głównie sprawy, kwestie organizacyjne, ale są to też kwestie uregulowań międzynarodowych. O tym była mowa między innymi w kwestii sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, ale podobna sytuacja jak z fatalnym traktatem, podobna sprawa jak z fatalnym traktatem polsko-litewskim, mamy do czynienia z traktatem polsko-niemieckim zawartym w 1991 roku przez ówczesny rząd Tadeusza Mazowieckiego, bez jakichkolwiek konsultacji ze społecznością polską mieszkającą w Niemczech, bez respektowania postulatów tejże społeczności. O tym wspomniał wczoraj profesor Chodakiewicz, mówiąc, że kiedy zaprezentował projekt tego dokumentu w Stanach specjalistom od prawa międzynarodowego, zapytali się, jaka grupa agentów przygotowywała ten traktat, że na przykład kwestie restytucji mienia nie zostały tam uregulowane, a trzeba pamiętać, że mienie po organizacji, największej polskiej organizacji, jaka działała w Niemczech przed II wojną światową, czyli Związku Polaków w Niemczech spod znaku RODŁA, To były bardzo ogromne sumy, to był potężny majątek, to były banki, spółdzielnie, nieruchomości i potencjał ludzki, czyli ten kapitał ludzki, o którym tu też wiele mówiono. Dla porównania, jak wygląda sytuacja organizacji polskich dzisiaj z tą sytuacją, jak wyglądała przed wojną. Na ostatnim kongresie Związku Polaków w Niemczech spod znaku RODŁA udział w tym kongresie wzięło 5 tysięcy delegatów. To był rok 1938 w Berlinie. Dzisiaj, podam Państwu przykład z roku 2008, zarząd główny Związku Polaków w Niemczech spod znaku RODŁA został wybrany przez grupę 15 delegatów. Proszę Państwa, to jest organizacja, która w kraju uchodzi za reprezentatywną dla Polonii i Polaków w Niemczech, a w rezultacie członków tej organizacji zmieściliby Państwo na jednej dużej kanapie. Z jakichś powodów jest wygodnie prowadzić dialog właśnie z tak wąską grupą. Ci działacze, panowie prezesi są regularnie gośćmi tutaj na krajowych salonach i w przedstawicielstwach dyplomatycznych, natomiast sprawy polskie leżą odłogiem. Doświadczyliśmy tego zimą tego roku, kiedy była szansa, do 15 stycznia była możliwość wypowiedzenia traktatu polsko-niemieckiego, który w zasadzie nas jako Polaków w żadnym stopniu nie zadowala. Pamiętajmy, że ten traktat uznał i uregulował głównie sytuację mniejszości niemieckiej w Polsce. Natomiast Polacy nie zyskali praktycznie nic, bo nam już prawo krajowe niemieckie, a później także i traktaty unijne dały więcej niż tenże osławiony traktat. Były przygotowywane wielkie obchody tejże 25. rocznicy, na szczęście zmienił się rząd, więc te laurki, na szczęście tych laurek nie było aż tyle. Natomiast sam traktat, myśmy podjęli szaleńczą próbę na początku tego roku, pomagał nam Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, kierowany przez pana Wojciecha Dobrzyńskiego tu w Warszawie. Został przekazany list do pani premier Beaty Szydło z błaganiem i prośbą o wypowiedzenie tego traktatu, dosyć tej fikcji, która żadnych polskich spraw na terenie Niemiec nie załatwia. Były próby docierania przez kanały nieoficjalne, przez oficjalne, powiedziano nam wówczas w MSZ-cie, proszę Państwa, nie będziemy sobie otwierać kolejnego frontu walki. Dziwnym trafem ten sam argument słyszeliśmy niedawno w sprawie umowy CETA. Nie będziemy sobie otwierać kolejnego frontu walki. Nie będziemy otwierać sobie frontu walki, jeśli chodzi o ochronę życia. To, co jest zapisane w polskiej konstytucji, więc ja nie wiem, jakiego rodzaju dylematy mają ludzie, którzy wychodzą na ulicy w kraju, mówiąc, że muszą bronić praw kobiet. Te prawa są zapewnione. W związku z tym właściwie czujemy taki niedosyt i czujemy niezrozumienie. Także ze strony obecnej władzy jest to przekonanie w środowiskach polonijnych i polskich w Niemczech. Pamiętajmy, że to jest 2-milionowa społeczność, największa w tej chwili grupa narodowościowa po Turkach w Niemczech. Przyjrzyjcie się Państwo, jak funkcjonują Turcy.
jak reagują elity berlińskie na każdy sygnał wysyłany przez społeczność turecką, a jak wygląda nasza sytuacja. W związku z tym apel, połączmy siły, zmieniajmy tę sytuację. Ogromne dzięki za możliwość tego spotkania i tej wymiany informacji. Dziękuję Państwu.